List świętego Pawła do Rzymian. Ósmy rozdział, 18 werset. Ale bowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się z nami w niewysławionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił i uwielbił. Cóż wtedy, co mamy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Apostoł Piotr mówi, że błogosławiony jest nasz Pan, który na nowo narodził nas, wszystkich nas, do nadziei żywej, poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa z martwych, dla dziedzictwa wiecznego, zachowanego w niebie dla nas, którzy my z mocą Bożą jesteśmy strużeni poprzez naszą wiarę, strzeżeni, a przyjdzie zbawienie w ostatecznym dniu. Z mocą Boga my jesteśmy otoczeni, strzeżeni, aż przyjdzie dzień porwania Kościoła. I apostoł Paweł mówi, że to jest nasza nadzieja, której nie widzimy, bo jakbyśmy widzieli, nie byłaby nadzieją, ale dlatego, że nie widzimy, jest nadzieją i powinniśmy z cierpliwością oczekiwać na wypełnienie. I pytaniem jest, jak
oczekujemy z cierpliwością na wypełnienie. I nasza nadzieja jaka jest? Według apostoła Pawła, według Słowa Bożego, że w teraźniejszym czasie w świecie będziemy mieli cierpienia, utrapienia, ale nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Utrapienia będziesz miał. W świecie będziecie mieli smutek. Nie bójcie się jednak. Ja zwyciężyłem świat, który daje wam utrapienia i wy zwyciężycie utrapienia, świat i wasze zwycięstwo jest waszą wiarą. Wierzymy i mamy nadzieję. Wierzymy, że wielkie oczekiwanie stworzenia oczekuje objawienia synów Bożych, czyli na nowo narodzonych, do nadziei żywej poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, którzy są otoczeni, strzeżeni mocą Boga, aż przyjdzie Pan i ich porwie. I przyjdzie dzień, w którym się objawią synowie ludzcy. Przyjdzie dzień wypełnienia nadziei naszej, porwania Kościoła, gdzie do teraz całe stworzenie wzdycha, ale nie tylko stworzenie, ale i my wzdychamy, współbolejemy razem z Chrystusem, dopóki aż przyjdzie dzień naszego wyzwolenia, porwania Kościoła, gdzie Bóg nas porwie i ustanowi nas synami Bożymi, abyśmy królowali na wieki wieków. To jest wielka nasza nadzieja. To jest jedyna nasza nadzieja, która składa się na przyczynę błogosławieństwa naszego. Bo mamy nadzieję nie, że my pójdziemy do nieba, że z łaski Chrystus przyjdzie i nas porwie. Ale naszą nadzieją jest w Panu i tylko w Panu i dlatego, kto ma nadzieję w Panu i tylko w Panu, jest błogosławiony i podobny jest do drzewa zasadzanego blisko źródeł, gdzie jego liść nie zwiędnieje. Owoc jego jest zawsze dobry i bogaty. Chwała jego i liść jego nie ginie. Owoc jego jest zupełny, bogaty dla chwały Boga i cokolwiek czyni, Bóg to będzie błogosławił. Dlatego, bo mamy nadzieję w Słowie Bożym, tylko w Słowie Bożym, który nam objawia Pana Jezusa Chrystusa i daruje nam nadzieję pewną i bezpieczną, która zaczyna się tutaj stąd i która nazywa się, że pobłogosławię was wszelkim błogosławieństwem. Słyszysz? To jest obietnica Boga, bracie, siostro, że pobłogosławię cię obficie i rozmnożę cię, bo jesteście dziećmi Bożymi, współdziedzicami Bożymi, tylko jak cierpicie, abyście stali się współuczestnikami chwały. Jak nie cierpimy dla Ewangelii, nie staniemy się współuczestnikami chwały Jego. Jak nie staniemy się współuczestnikami Ewangelii, bo apostoł Paweł mówi, że wolny ze wszystkiego, zniewolniczyłem samego siebie dla wszystkich, abym wygrał większość i abym stał się współuczestnikiem Ewangelii, czyli wszystkie obietnice i wszystkie słowa Boże niech zamieszkają bogato we mnie i niech mi objawia Bóg, abym je wykonywał i abym je uczył. To jest nasza nadzieja. To jest nasze życie, ale trudności są. I dlatego Bóg zatroszczył się, aby był
bo jesteśmy szczerzeni mocą Bożą i moc Boża dla nas jest pocieszyciel, duch prawdy, bo Chrystus powiedział, że przyjmiecie moc, jak Duch Święty zstąpi na was. I mocą naszą jest pocieszyciel, duch prawdy, o którym apostoł Paweł mówi nam, opisuje i objawia, że w tym życiu, z tymi trudnościami, z tymi smutkami z tego świata, z nasz, z Twoją niemocą, z Twoją niezdolnością i niewartością, bo jesteś ciałem, jesteś człowiekiem słabym, nic nieznaczącym, znikomym, bo takimi jesteśmy i to znaczy uniżenie. Wiemy, że kim jesteśmy. I nie, że mówisz, że ty jesteś uniżony. I nie mogę, jestem uniżony, bo bez Chrystusa nic nie mogę zrobić. Nic. Czyli dlaczego mam się wywyższać? I jak coś dobrego Chrystus mi dał. I wszystkie złe rzeczy, które mam, i tym jestem właśnie. Nie zrobiłem nic dobrego, abym był warty miłosierdzia Bożego. Ale Bóg jest miłosierny i błogosławi mi, pomimo że nie jestem warty. Błogosławi mi, pomimo że nie jestem warty. I Bóg jest dobry i nie daje nam przekleństwa, bo czyni łaskę. Dlaczego mam się więc wywyższać? Co mam pokazać Bogu? Moją marność, tym jestem. Tym jestem. I wiecie co, bracia i siostry, prawdę wam mówię. Ja to przyjąłem dla samego siebie. Mówię, Panie, popraw mnie, ale takim jestem. Jak mnie przyjmujesz? I pamiętam kiedyś, jak to powiedziałem, powiedział mi, znam Twoją naturę. I pocieszyłem się. Jestem marny. I moja żona zna mnie jeszcze lepiej, jaki marny jestem. I moi bracia i siostry, którzy są blisko mnie, jaki marny jestem. Ale chwała Bogu, bo jest Chrystus w moim życiu. Bo jest Ewangelia Chrystusowa w moim życiu. Bo jest Pan Panów, który jest moim Zbawicielem i Zbawcą, ale i przyjacielem i moim bratem. I mówi teraz o naszych marnościach apostoł Paweł. I o samym sobie, bo on sam mówi, że ja jestem najgorszym ze wszystkich grzeszników. I to mówi z uniżeniem fałszywym, nie, z poznaniem, że jest najgorszym z grzeszników i najmniejszym ze wszystkich świętych. Czyli co mówi? Robi nam, że pokazuje nam, że jest uniżony? Nie, ale zrozumiał, kim jest. Wie, że widzi swoje oblicze w lustrze i mówi, och, jaki ty jesteś marny. Dlatego mówi, że jestem najmniejszym ze wszystkich świętych. Ale aby nas pocieszył, mówi, Duch Święty jednak w Twoim boju rozumie Twoje niemoce, Twoje problemy, Twoje błędy. Rozumie razem z Chrystusem. Zna naszą naturę. Rozumie nasze niemoce. I nie skazuje nas, że jesteśmy słabi. Nie skazuje nas, że popełniamy błędy. Odwrotnie. Dlatego, że wie, że w naszych słabościach nawet nie wiemy, o co mamy się modlić. My się modlimy o to i to jest rozwiązane. Modlimy się o tamto, co nie jest potrzebne. I nie wiemy, o co mamy się modlić. Ale dziękujemy Bogu za to. Ten, który mieszka w nas, pocieszyciel, duch prawdy, który rozumie z Ojcem i Synem, że jesteśmy niczym, przychodzi i
wstawia się za nas poprzez nasze ciało, bo Duch Święty jest w każdym ciele dany, w niewysławionych westchnieniach i Jego modlitwa jest ta, która jest znana od Ojca, bo zna zamysł Ducha Świętego i zamiast Ojciec słuchając moją modlitwę, ja nie wiem, co mówię, słucha modlitwy Ducha Świętego, który zna wszystko dobrze, co jest mi potrzebne. I dlatego, bracia i siostry, wypełniajcie się Duchem Świętym. Ten, który mówi na obce języki, samego siebie buduje. Wypełniajmy się Duchem Świętym, abyśmy dawali szansę Pocieszycielowi, Duchowi Świętemu, aby pośredniczył tutaj na ziemi zamysłem Ojca za nasze słabości, niemoce i za nasze utrapienia teraźniejszego czasu. I wiedzmy z całą pewnością, że cokolwiek się stało w Twoim życiu i dzieje się w Twoim życiu, to jest zakon duchowny nieprzekraczalny. Powtarzam z całej mocy duszy mojej, że cokolwiek się dzieje w Twoim życiu teraz, wszystko współdziała Bóg ku dobremu. Smutek, zło, utrapienie, nieszczęście, cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, nie załamuj się. Wiele razy to, co się dzieje w naszym życiu, nie możemy sobie poradzić. Ale nawet nie możemy wytrzymać z tym. Są tak ciężkie. Wiesz, co to znaczy, że Twoje dziecko, tak jak w Słowie Bożym, że jest zdemonizowane, albo Twoja żona traci wiarę, Twój mąż wchodzi w narkotyki, albo jeszcze gorzej, wchodzi w gry internet, które związują jego duszę, ale jednak Słowo Boże mówi, wszystko współdziała we wszystkim ku dobremu, jak kochasz Boga. I kim jest ten, który mnie miłuje? Ten, który ma moje przykazania i zachowuje je. I wszystko współdziała we wszystkim ku dobremu dla Ciebie i dla mnie, jak wezmę Ewangelię Chrystusową i stwierdzę, że to są moje przykazania, rozkazy i podejmę trwałą decyzję, abym wykonywał je i abym uczył. I wszyscy staniemy się nauczycielami? Tak, oczywiście. Wszyscy powinniśmy wyznawać Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. Wszyscy. Jak weźmiemy tą Ewangelię Chrystusową i czytamy ją, abyśmy ją wykonywali, wtedy jesteśmy tymi, którzy miłują Boga. I wtedy, i tylko wtedy, tylko wtedy wszystko będzie współdziałać ku dobremu dla Ciebie, czyli jak przygotujesz Twoje serce, jak wzywasz Słowo Boże, jak wykonujesz to i uczysz to, wtedy cokolwiek się będzie działo w Twoim życiu, nie uważaj tego za zło i za coś niedobrego. Bóg to da dla błogosławieństwa. Według chęci Jego, bo to jest Jego chęć i to przeżyliśmy wszyscy, bracie i siostro, przeżyłeś to, ja to przeżyłem i nie tylko raz, ani dwa. Tam, gdzie mówią, że wszystko się zepsuło, tam wschodzi słońce sprawiedliwości, alleluja, według postanowienia Bożego i według tych, którzy słuchają Słowo Boże i wykonują je. I dlatego nie bój się. Przygotuj dzisiaj swoje serce, abyśmy wzywali Twoje Słowo, abyśmy je wykonywali i abyśmy je uczyli. I wszystko
co jest poza nami, w świecie, w kościele, w naszej rodzinie, w osobistym naszym życiu, wszystko, Bóg to będzie współdziałał ku dobremu. Dlaczego? Bo Go miłujemy. I jest pokazane, że Go miłujemy, bo mamy przykazania Jego i staramy się wykonywać je, ile możemy, z mocą Ducha Świętego, z łaską Chrystusową i chęcią Boga jest, aby zmieniał zło w dobre, przekleństwo w błogosławieństwo, ciemność w światło. I mówi w Twoim życiu, niech się stanie światło i staje się. Chwała naszemu Panu, chwała naszemu Panu. Dzisiaj odejdźmy radośni. Dlaczego? Co mamy powiedzieć? Jak Bóg jest z nami, któż może być przeciwko nam? Jak Bóg jest z nami, z Tobą, cokolwiek się będzie działo, kto może być przeciwko Tobie? Przecież Bóg jest z Tobą, bo Go kochasz, bo masz przykazania Jego i zachowujesz je, bo jesteś w postanowieniu Boga błogosławiony i Bóg jest z Tobą. I jak Bóg jest z Tobą, kto może być przeciwko Tobie? Bóg jest tym, który wziął Twoje życie w swoje ręce, jak dzisiaj zaczęliśmy przygotowywać nasze serce, abyśmy wzywali Jego Słowo i abyśmy wykonywali Jego wolę i abyśmy uczyli. Amen. Amen, Panie. Dlaczego, jak Bóg jest z nami, kto może być przeciwko nam? Bo On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, przeklęty na krzyżu, na Golgocie, dla Ciebie i dla mnie, nie podaruje nam wszystkiego? To jest plan Boży, aby Ci podarował wszystko, Twoją żonę, Twojego męża, Twoje prośby, Twoje życie, Królestwo Niebios. Wszystko Ci podaruje. Bo przecież nie oszczędził swojego Syna i podarował Ci i uczynił Go przekleństwem. Nie uczynił błogosławieństwa w Twoim życiu i dlatego Go uczynił przekleństwem, abyś Ty był błogosławiony. I chcę tutaj przystać, bracia i siostry. Tak jak mi dał Bóg. Rozumiesz, co znaczy wszystko? Ja mówię, nie, nie rozumiem. Nie mogę tego zrozumieć. Wszystko? I nie rozumiałem tego. Ale Bóg nam da, abyśmy zrozumieli. Bracia i siostry, podaruje nam wszystko. Cokolwiek to będzie dla Ciebie, słyszysz dziadku, słyszysz babcio, słyszysz mały bracie, młody bracie, wszystko, nie niektóre rzeczy, wszystko. Wszystko, jak o cokolwiek będziecie prosili mnie, Ojca Niebieskiego, dawam. Wszystko, Twoją wolność, Twoje błogosławieństwo, zbawienie Twojej rodziny, co chcesz, wszystko, jest otwarte niebo, proś. Wszystko Ci da. Poproś teraz. Teraz jest otwarte niebo. Ale podejmij decyzję, abyś wchodził i abyś szukał w Słowie Bożym, abyś wykonywał je i abyś je uczył. Wszystko. Rozumiesz, co znaczy wszystko? Panie, nie rozumiem. Wszystko. Wszystko dla mnie, wszystko dla Ciebie, wszystko dla wszystkich. Wszystko dla wszystkich. I to jest Bóg, bracia i siostry. To nie jest mały Chrystusik, mały obrazik, mały posąg. To nie jest święty Ignacy albo jakaś święta Katarzyna, ale to jest Pan Panów. To jest Bóg Bogów Wszechmogący, który ma moc, aby Ci podarował wszystko. Chwała Panu! Nie mamy do czynienia z ludzkimi mocami i z ludzkimi sytuacjami i ze słowami ludzkimi. Mamy do czynienia z Boga natchnionym Słowem Bożym, który jest żywy i skuteczny, ostrzejszy niż wszelki miecz obosięczny.
Z tym słowem mamy do czynienia. Kto zaprosi wybranych Pana? Jesteś wybranym. Kto oskarży wybranych? Jesteś wybranym. Jesteś wybranym. Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Słyszysz? Kto Cię będzie oskarżał? Jesteś wybranym. Przygotowałeś swoje serce, abyś wzywał słowo Jego, abyś wykonywał i abyś uczył Jego. Jesteś wybranym. Kto Cię oskarży? Wszystkie oskarżenia będą zabawiać Ojca Niebieskiego. Będą zburzane, zginą. Bóg Cię będzie usprawiedliwiał. Jesteś wybranym. Wiem, że jesteś i jestem znikomym. Grzesznikiem. Wiem o tym. Z osobistego doświadczenia jesteśmy podobni do samego siebie, ale jesteś wybrany, przygotowujesz swoje serca, abyś szukał w Ewangelii, abyś wykonywał je, abyś uczył je w ostatecznych dniach. To jest nasze posłannictwo. Nie mamy innego posłannictwa. Wszystko inne jest zabawa. Bóg nie chce zabaw. Chce dzieło. Kto chce, kto będzie oskarżał wybranych Bożych i Bóg tylko dla tych wybranych jest usprawiedliwieniem. Kto będzie nas potępiał? Kto Cię potępi, bracie? Jezus Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i siedzi po prawicy Boga, On pośredniczy za Ciebie. I jak On pośredniczy za Ciebie, kto Cię może skazać, bracie i siostry? Nie bój się, nie ma skazania dla wybornych Bożych. Nie bój się, nikt Cię nie może skazać, bo Chrystus modli się, bo jesteś wyborny, bo podjąłeś decyzję, abyś wzywał Jego Słowo, abyś szukał w Jego Słowie, Jego wolę i abyś wykonywał ją i abyś uczył ją. Oczywiście, nie myśl, że Twoje życie będzie z pioseneczkami i w radościach, ani nie obiecuje nam Bóg, że nasze życie będzie łatwe. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Utrapienia, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Wszystko to jest, będzie. Ale Chrystus nie zostawi Cię i nie porzuci Cię. Po wszelkie dni, aż do zakończenia wieków, nikt Cię nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. Bo Chrystus będzie z Tobą. Jesteśmy szerzeni z mocą Boga, aż do dnia, w którym przyjdzie i nas porwie. Tak, oczywiście, jest napisane, że z powodu Chrystusa co dzień będziemy zabijani i będziemy jak owce ofiarne. Tak, ja was wysyłam jak owce między wilkami. Będziesz miał do czynienia z wilkami, ale nie będziesz miał do czynienia z nimi. Chrystus będzie miał z nimi do czynienia. Tak jak mówię mojemu wnukowi, wiesz, że jest dobry pasterz. Powiedz mi o dobrym pasterzu. Przychodzi wilk, aby zjeść owieczki, ale dobry pasterz ma laskę, który bije te wilki. Dlatego nie bój się. I ty masz też dobrego pasterza. Nie bój się, bracie. Ty masz też dobrego pasterza. Nie bój się. Czego mamy się bać? Wiesz, jaką laskę ma Chrystus? Alleluja! Słowo Jego. I zapewnia z przekazem zwycięskim. I dzisiaj niech to będzie Twój przekaz i mój przekaz. W tym wszystkim. Pomimo, że jesteśmy jak owieczki między wilkami. W tym wszystkim zwyciężamy
Nie. Zwyciężamy, ale zwyciężamy nad wszystkim. Tak, kto my, ale poprzez tego, który nas umiłował, Jezusa Chrystusa. Zwycięstwo, bracie, zwycięstwo nad wszystkim. Zwycięstwo poprzez tego, który nas umiłował. Kocha cię, bo go kochasz. Kocha cię, bo masz jego przykazania i je zachowujesz. Kochasz je, bo o cokolwiek poprosisz go, podaruje ci. I dlatego go wysyłał Ojciec, aby był twoim zbawicielem, wyzwolicielem, twoim panem, twoim Bogiem. Ale tak jak mi się podoba mówić, i twoim przyjacielem, i twoim bratem. Amen.